Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Właśnie u mnie na kanale skończył się live, w którym wy żeście zaproponowali sklepowe promocje poniedziałkowe. Nie my, wy. I już wam prezentujemy, co w tych promocjach się znalazło. Paweł, proszę bardzo, albo Adaś, nie wiem, który zacznie, to będzie opowiadał. Nie, Paweł. Dobra, to idziemy do Pawła. Co, cała odzieżówka, którą mamy w asortymencie. Cała odzieżówka, wszystko. Łącznie z torbami, z plecakami, z kamizelkami. O, przyszły do nas, które się szybko sprzedały i mieliśmy ostatnio braki od Mikado, śpioszki. I są już. Oddychające, są już. Bardzo ładne. Także śpioszki też się łapią na promocję. A w jakiej cenie, czy ktoś pamięta? 460, coś, nie wiem, czy jakieś podwyżki nie było, bo teraz każda dostawa przychodzi z podwyżką. Ale znane i lubiane przez wędkarzy. Tak, śpieszcie się z zakupami, bo wszystko idzie do góry. Dokładnie. Słuchaj, no to pokaż wyżej. To bluzy Schwarzenegera, też już znany od paru lat model. Jest Abu, cała czarna bluza z czarnym napisem. Bardzo ładna. Jest cała rozmiarówka. Koszulki zadziorkowe też są, bardzo łowne. To musisz chyba tak po jednej wyciągać, pokazywać. Takie w różnych... O, choroba, tu gęsto, gęsto. O, fajny kolorek. To Adaś, to weź szybko przymierzaj zakładek, to będziesz wyglądał, dobra? O, Adaś już w jednej jest, proszę. Bardzo dobrze, to już się busisz, tak. Szybko, o, to szybki, normalnie jak strzała. Słuchaj, z Prologica mamy z fajnego, oddychającego materiału koszulki z długim... Bardzo ładne, takie moro, fajne. Moro, takie kamuflujące. Spodnie od Savage Geara. Z strzelkami, bez strzelek, tych spodni jest bodajże 4 modele. Mam takie, bardzo fajne. Na wczesną wiosnę, na lato, elastyczne, przewiewne. Także jest moro, jest kamuflaż zimowy, jest kamuflaż wiosenny. Są jasno takie ciemnozielone. Też fajne. Też fajne, elastyczne. Na których nie widać brudu, jak się gdzieś uciapiemy. W ogóle nie trzeba ich prać, jeszcze trzeba się w nich myć. Dokładnie. Słuchaj, mamy jeszcze od Savage Geara przyszły ostatnie spodenki. Krótkie spodenki, bardzo ładne. Krótkie spodenki, fajne, przewiewne, z siateczką w środku. I co jest fajne w takich krótkich spodenkach? To jest fajne, że ich w kropie ani w chaosie nie kupicie. I nie będą wam się tutaj turlać jacyś inni ludzie po mieście w takich spodenkach, tylko wy takie będziecie mieć. No i oczywiście kilkuset innych wędkarzy w Warszawie. Fajne, mamy fajne na suwaczek zamykane, szczelne, boczne i wielne kieszonki. Jak popada deszcz, to się nie zamoczy. O, i możemy sobie tu coś schować, nic tam z tych spodenek nie... No wiadomo co, fajki tam rzucamy, zapalniczkę i nie zmokną. Tak, 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 tak. O, jest Geo Fanderson. O. Ja w tym nie latam, to się dużo nie wypowiem, ale... Ja się wypowiem. Sebastian się wypowie. Przede wszystkim mega lekkie i mega wygodne. Tak jakby się chodziło w dresikach. Ta odzież często przypomina odzież taką narciarską, snowboardową, właśnie do fruwania i na rybki jak najbardziej. Jest kilka modeli spodni, jest kilka modeli korteczek, także sobie wędkarze... To ja już mówię. Moi drodzy, ja w moich spodniach od Goffa, bo mam je już parę tygodni, siedziałem na pontonie, na krzesełku, w kałuży lało przez cały dzień, lało, siedziałem w kałuży wody i majty suche. I to jest naprawdę fajne, jest to bardzo miłe, bardzo przyjemne. Swoje kosztuje, ale naprawdę to jest warte swojej ceny. Kto ma Geofa, niech napisze w komentarzu, czy mówię prawdę. Tak, zwłaszcza, że to nie jest wydatek taki, który robimy co miesiąc, tylko już płacimy raz i mamy na bardzo długi czas. Na parę lat. Czuję, jak rymuje. Tak jest. Każdy z nas ma w sobie coś z komandosa, także jak ktoś chce być wędkarskim komandosem, takie street fishingowe. Ty, Paweł, a w ogóle to promocja, na ile to jest procent? A nie pamiętam. Ale to będzie się mieć w linku tam. Podlinkujesz? Podlinkuję, tak. Słuchaj, bardzo, jakby to powiedzieć... ergonomiczne i użyteczne kamizelki, takie kamizelko-plecaki od Dragona z miliardem kieszeni, w które można sobie wszystko schować. Także kamizeleczki, biodrówki. Trochę jeszcze tego zostało, a mają niebawem dojechać te, które się wcześniej sprzedały. Także tych kamizelek od Dragona modeli jest kilka. Słuchaj, polóweczki zwiewne, których nie trzeba prasować, od Savage Geara. Ale to coś ci spadło. Adam, nie hejtuj. Tu jest pałatka, proszę zerknąć. Ale nie wiem, czy to jest w ciuchach, wiesz? Chyba nie jest, niestety. Więc to raczej nie jest promocji. Nie jest to pałatka, ale nie, są. Nie. Ale przyjechały dryfkotwy. No. Pałatka. Pamiętajcie, dryfkotw nie używamy na Wiśle. Ty chodziłeś w pałatce? Bo Paweł próbował na Wiśle. Adaś zarzucił dryfkotwę na Wiśle i nie chciała go w miejscu utrzymać.
Co jest? No, reklamację składał. Słuchaj, są fajne bluzy od Savage Gira. Fajnie skrojone, z fajnego materiału. Nie tylko na ryby, można sobie na co dzień w tym latać. Do warzywniaka, na zakupy, na randki z dziewczyną. Są szare, są czarne. Takie dość ciepłe, może niekoniecznie na lato, ale na chłodniejsze letnie wieczory i chłodne poranki jak najbardziej. Z suwaczkiem. O, panie kolego, mamy od Westina. Piękne bluzy. Tak, piękne bluzy i fajnej jakości. Westin też się do tego przykłada. Słuchaj, mamy ciekawy temat. To jest od Savage Gira, Prologic. To jest taki a la softshell, ale bardzo cieniutki. Mm-hmm. Bardzo cieniutki, z długim rękawem. Czyli to nas powinno chronić przed deszczem, tak z kapturkiem, naprawdę. Z kapturkiem, słuchaj, przed deszczem, przed komarami, to jest, jak jest ciepła pogoda, stajesz sobie. Ty, faktycznie to jest cieniusieńkie. No, zakładasz sobie, wiesz, kapturek na głowę, buzię spryskujesz przeciwko komarowym preparatem, które niebawem do nas dojdą, bo już zamówiliśmy tematy na komary i kleszcze. Też są fajne, szczelne kieszenie, możemy coś sobie tutaj pochować. Tak, fajki, tak, fajki i zapalniczki. Cieniusieńki, no i rejestr połowu. O, dokładnie, i rejestr połowu. Tak, przede wszystkim rejestr. Bez rejestru nie ma łowienia. To jest oczywiście. A tu był tu mój pominąłeś. O, on ci mój. Pokaż jak to. On ci mój. O, a to jest, ja mam takiego Gofa. Jest cieniutkie, jakie leciutkie. Ja bardzo dobrze o tym wiem, no. To jest mój Gofik, tak się prezentuje. Taki dla 45-latków. A to jest taki drugi, nowocześniejszy. Ten ma ten jest nowocześniejszy. Ten jest nowocześniejszy? Ten jest dla 25, a ten dla 45. Dlaczego tak? No bo ty chciałeś się odmłodzić, więc... A, no tak, tak. To jest, słuchajcie, to jest model troszeczkę tańszy, a to jest model troszkę droższy. I ten na przykład, ten model sobie wziął Kądzielik, bo on jest takim biznesmenem, że ma trzy firmy, ja mam tylko jedną. No to... On nawet na rybach musi poważnie wyglądać. Tak, no dokładnie. No dobra. Nie hejtuj prezesa. Nie hejtuję, Michale, nie hejtuję, dokładnie. Otóż to. Dobra, z odzieżówki byśmy mieli w tym momencie chyba... To teraz torby, ale wszystko? To słuchaj, to ty już idź do toreb, a ja się wam coś pokażę, bo jest teraz przecież na sandacze najlepszy okres. A pokażę wam, moi drodzy, bo na stronie tutaj mamy przeogromny wybór gum Ohio 4. Jak wejdziecie do nas na stronę, to zobaczycie, że te gumy są już po 15 zł. Ale to jest cena, która będzie obowiązywać za jakiś czas. Od tej ceny mamy zrobioną promocję chyba na 37% i mamy Ohio 4 chyba najtańsze w tym momencie na rynku, więc jeśli potrzebujecie uzupełnić sobie kolorystykę, to jak najbardziej. Paweł, czy już jesteś tam gotowy? Nie. To szybko, szybko, bo ja już do ciebie... Słuchaj, bo to jest film bez cięć. O, to jest film bez cięć. Już do ciebie, już. Już biegnę, lecę do ciebie. Pawle, jestem. Słuchaj, ale mam wszystkie te torby ściągać i o nich opowiadać? No, chyba nie, chyba nie. Wędkarze już to widzieli, gdzieś tam w poprzednich filmach są. Tak. Że wszystkie torby od Abu na Udę... Ja tam pójdę, pokażę. Tak. A ja mam pokazywarkę. Pokazywarkę. Wszystkie te torby od Berkleya, niebieskie. Fajne torby, duże, z dużymi pudłami, na krypę. Słuchaj, te kufry od Mikado. Karabusik chyba jest najlepszy z nich wszystkich, co prawda najdroższy, ale taki najsolidniejszy. I są boczne te takie nawędki, że wędki na wpion można wstawić. Na wędeszki. Tak. Mikado cenowo najlepiej wychodzi. Mamy bardzo dużo tory pod Savage Gira. Ostatnia torba na duże jerki została od Westina. Tu Abu Garcia ma sporo toreb mniejszych. Wszędzie są w środku pudła oczywiście. No ja bym, to nie są ani torby duże, ani małe, no takie pośrednie, średnie torby. Tych Savage Gira mamy, jak wcześniej mówiłem. A ten Westin? To jest duża torba wodoszczelna, czyli możemy tutaj, a ja ją pokażę, bo ona jest... Pokaż ją, bo ona jest kozacka, jest promocji. A wszystkie torby zresztą. Jest bardzo duża i tutaj na łódkę, jak jedziemy na jakąś wyprawę, wypływamy na cały dzień, możemy wszystko sobie schować. Wszystko, odzież. No tu mamy taki wypełniacz foliowy upchnięty. I nic w tej torbie nam nie ma prawa zmoknąć. No to jest super rzecz, naprawdę. Pełni szczelna i tutaj można sobie wszystko przechowywać. I na burzy, na deszczu, na pewno nic się z tym w środku nie stanie. Także tych toreb, wszystkie kolory tęczy, wszystkie rozmiary, jakie tylko są możliwe. Tu choć jeszcze dalej wejdziemy do alejki. O Plano ostatnio mówiliśmy. Plano opowiadaliśmy, tak, dokładnie. Najlepsze torby. Te wszystkie torby, torebki, biodrówki na ramię od Berkleya z serii URBN. Od Savage Gira też jest bardzo dużo rozmiarów.
tych wszystkich torby. Patrz, jeszcze tu mam potężny torby Westina. Jeszcze pakujemy wszystkie pudła z przezroczystym wieczkiem, żebyśmy widzieli, co mamy w środku. Także od przedszkolaka przez starszaka do seniora każdy sobie tutaj znajdzie ciekawą torbę dla siebie. Tak jest. I jeszcze w promocji mamy multiplikatory, więc chodźmy do multiplikatorów. Jeszcze. Chociaż, bo ty łowisz tam multiplikatory. Adaś, chodź, tutaj jesteś mistrzem multiplikatora. Chodź, Adaś, chodź, opowiesz. Opowiesz, Adaś. Proszę. Proszę bardzo, wchodź tam i pokazuj multiplikatory. Na które ja łowię, tak? Tak, na które ty łowisz. Co tu mamy ciekawego? Ja oczywiście, że od razu oczywiście Revo BS 41L. Tak. To ja na tego... Nie łowię. Będę łowił. Będziesz łowił, okej. Będę łowił, będziesz, bo najpierw sobie na niego muszę uzbierać. Słuchajcie, są również maksy, czyli te tańsze multiplikatory. Co my tu jeszcze mamy? No, jest tego dużo. Podobno sporo wędkarzy nie wie, że my mamy tatule. I są mamy, tak, trzy setki, dwusetki, setki, tej tatuli mamy bardzo dużo. I już nawet pokazuję, gdzie jest tatula, gdzie ona piętro jest. Niżej, tu jest tatula, tak? Tak. Proszę bardzo. Jest tatuli, a tatuli. Bardzo dużo. Ostatnio właśnie handlowiec przyjechał z Dajwy i mówi, kurde, nie wiedziałem, że macie tyle tatuli, bo ludzie pytają, nigdzie w sklepach nie ma. Także jak ktoś szuka tatuli, to u nas jest. Tak, czyli u nas jest też tatula. Wszystko u nas jest i jest w promocji. A to na dzisiaj wszystko. Zostawcie suba na tym kanale, zostawcie łapkę. Tatula nie jest w promocji. Tatula nie jest w promocji? Nie, chyba tylko Abu. No. To zróbmy tatulę też. Leź do Piotra i zrób tatulę. Zdąży. To jeszcze wszystkie multiplikatory Dajwy też. Widzicie, i prezes załatwił, a co? Trzymajcie się, na razie, hej. A, tu, hej.